Halloweenowy koszmar kierowców na ulicach Jaworzna i Zawiercia. Żółta skrzynka widoczna z kilkunastu metrów, krótki błysk i od razu wyższe ciśnienie i spojrzenie na licznik prędkości w samochodzie. Ale spokojnie, tym razem zdjęcia robi żywy człowiek, a mandatów nie będzie, choć czasem powinny być. Bardzo fajne. Czemu? No, ciekawe, oryginalne, ale od razu zauważyłem, że ludzie dzwaniają. Bardzo dobrze, więcej czegoś takiego by trzeba było. Przebranie się za fotoradar to oryginalny pomysł mieszkanki Jaworzna Weroniki Synowiec. W niedzielę pasjonatka motoryzacji napędziła strachu mieszkańcom Zawiercia, a w poniedziałek Jaworzna. Pomysł spodobał się wielu kierowcom i przechodniom. Znajomi robili zlot halloweenowy, wiadomo, związane z motoryzacją, temat motoryzacji, i się zastanawiałam właśnie, co by zrobić takiego przerażającego, jak się przebrać w takim sensie, że na przykład przestraszyć kierowców. No i oczywiście musiał po prostu paść pomysł fotoradaru, bo no za policję nie będę się przebierać, ale właśnie coś takiego oryginalnego wymyśliłam, z tym, że jak szukałam gdzieś właśnie w grafice, czy jakieś takie przebranie jest gotowe, to właśnie natknęłam się na filmik tego francuskiego komika Remiego. Bo to Francuz Gemi Gaillard, znany z zabawnych filmów w internecie, kilka lat temu przebrał się za fotoradar i robił zdjęcia kierowcom. Na co dzień Weronika wraz ze znajomymi należą do nieformalnej grupy Graty Zjednoczone. Jeżdżą na przykład taką atrapą policyjnego radiowozu. Można powiedzieć atrapa, można też powiedzieć karykatura, bo nie chciałem też robić jakby w stanie, jak to faktycznie jeździły takie radiowozy. Chciałem bardziej dodać swoje jakieś takie jeszcze atrybuty, żeby trochę się jednak odróżniał. I występujemy tutaj pod nazwą Graty Zjednoczone. Jest to zrzeszenie miłośników klasycznej motoryzacji. Organizujemy zloty samochodowe i głównym celem tych zlotów jest przede wszystkim spotkanie się i porozmawianie na różne ciekawe tematy, poglądanie motoryzacji. Mimo że dziś błysk nie musiał oznaczać mandatu, to warto pamiętać, że gdy zatrzyma nas patrol policji, raczej nie zapyta, cukierek czy mandat.